Za nami gala finałowa 8 edycji filmowego konkursu historycznego Patria Nostra w Krakowie. Muzeum Sztuki i Technologii Japońskiej Manga rozdano nagrody młodym autorom najciekawszych prac historycznych. Tajne nauczanie i rewizje w Pałacu Głowińskich to film, który zwyciężył. To jest właśnie taki zabytek, już opuszczony dość, ale z bardzo ciekawą historią. I właśnie chcieliśmy się skupić na historii lokalnej. Laureaci drugiego miejsca zainteresowali się za tą historią, która dotyczyła całej Polski, kartkami na mięso. Każdy przygotował tam swój strój. Każdy coś przygotował od siebie, żeby to właśnie wyglądało jak w tych latach 80. Nie zabrakło też historii o niezwykłych postaciach. Przedstawiliśmy historię babcia Chmiela, ojca komiksu. Wydaje mi się, że to jest jedna z najciekawszych historii, które mieliśmy do wyboru. W tegorocznej edycji udział wzięło 81 szkół, nie tylko z Polski. Swoje prace zaprezentowały również drużyny z Kazachstanu oraz Czech. Zaskoczyła nas jakość tych filmów, dlatego że z roku na rok jest taka tendencja, że ta jakość się podwyższa. A wszystko po to, by szerzyć wiedzę o Polsce wśród młodych rodaków w kraju i za granicą.